Witamy Was z lasu. A to jest ścieżka, którą biegałem, jak szykowałem się do maratonu. Przebiegałem tu wszystkie ścieżki. Buty, które mam w tym momencie do chodzenia po lesie, są tymi samymi, w których biegałem. A teraz mamy nową działalność leśną. Wcześniej byłem z babcią właśnie jeszcze w lesie. W tym lesie zbieraliśmy tutaj różne grzyby. A teraz jestem z Oliwką. Początki biwakowania, bo wtedy było biwakowanie, nie było słowa bushcraft, były mniej więcej jak ja miałem 12 lat. Mieliśmy taką szaloną nauczycielkę, wychowawczynię, która zabierała nas właśnie na biwak do lasu. To była prawdziwa zielona szkoła z namiotem, własnym namiotem, nie z rodzicami, nie rodziców namiotem, tylko małym własnym namiocikiem. I żeśmy spali w tym lesie, palili ognisko, znaczy na polanie oczywiście, nie w samym lesie. Kąpaliśmy się w rzece, no i mówiąc krótko, było fantastycznie. A co do namiotu, to kiedyś go rozłożę i Wam pokażę. Ten namiot bardzo stary, zobaczę, czy go jeszcze myszy nie zjadły, bo mam go nadal na strychu. Cześć wszystkim. Tutaj można zobaczyć, że to aż bulgocze, rozgrzewa się. Kiedyś w tej rzece się kąpałem, to jest Pilica, byłem z rodzicami na czasach właśnie nad Pilicą. Ale jak siedzi dumnie. Oliwka uczy się wiosłować. Ale musisz płasko wkładać oliwę. I na sam koniec zrobimy test pomidorowy. Kartka, śliwka, pomidor. Teraz już test w terenie. Potrzebna jest kawa. Zobaczymy, czy uda mi się zrobić szpilkę do tarpa. Zaraz sobie ufaj, dole plecak. Starczy delikatne pyk, 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 pyk. Właśnie buty stracą swoje dziewictwo. Agnieszka też dzisiaj testuje swoje nowe buty. Zaczynamy je rozchodzić. No to go! Idziemy na górę Perzową dzisiaj. Idziesz? Idę. Spinam się. Jedziemy do Warszawy kupić namiot. To jest już mój czwarty namiot w życiu. Też wsiąkiem! Witamy Was w listopadzie. W listopadowej aurze. Mówiąc krótko, liście padają wszędzie. Zrobiło się ciemno, utknęliśmy w lesie. Mam nadzieję, że wziąłem latarkę. Jeszcze kawałek i będziemy w domu. Powiedz, zasubskrybuj się nasz kanał. Dajcie łapkę w górę, kliknijcie dzwoneczek. Pa! Pa!